Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Standardowo już jak przed każdym odcinkiem chcę Wam przypomnieć o tym, abyście subskrybowali kanał tam na dole, ponieważ według statystyk, które wyświetlą Wam się gdzieś tutaj w prawym albo lewym dolnym rogu, większość widzów, która regularnie ogląda mój kanał, nie subskrybuje mojego kanału. Was to tak naprawdę nic nie kosztuje, a mi pozwala to rozwijać kanał dalej i trafiać do większej grupy odbiorców. Oczywiście też nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz komentarza dla zasięgu. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Mamy dzisiaj poniedziałek i zaczynamy sobie nowy tydzień. Właśnie teraz czekam na jeszcze jedną taką paletkę. Łączna waga to 79 kg tych dwóch palet i zmierzamy do Irlandii. Tak więc jak załaduję, to się do Was już odezwę. Wiozą mi drugą paletę, więc elegancko. Już sobie od 2 godzin jadę na autostradzie. Jestem już za Rzymem. Jeszcze z 1735 km do portu w Cherbourgu jadę wszystko płatną. Czyli Francję też jedziemy płatną, bo z tego co zrozumiałem, najprawdopodobniej płynie jutro tylko jeden prom. Ten o 20:30 i musimy na niego zdążyć. Więc tak to wygląda. Są teraz aktualnie mega złe warunki na pływanie promem i myślę, że ten rejs nie będzie zbyt przyjemny dla mnie. Tym bardziej, że jeszcze przez weekend się rozchorowałem. Przed chwileczką właśnie zatrzymałem się na obiad, zjadłem obiad, umyłem gary, łyknąłem sobie aspirynę i ciągniemy dalej. Wczoraj, już mnie w sobotę rano tak zaczęło łamać, zaczęły mnie boleć stawy, kości, no jak to po prostu przy objawach grypy, przeziębienia. To jest akurat dla mnie taki okres czasu w tym momencie, co roku, na przełomie końcówki grudnia, z początkiem stycznia albo z początkiem lutego zawsze gdzieś jestem przeziębiony, zawsze mnie jakieś łapie drobne przeziębienie, więc tak to u mnie wygląda. Wczoraj miałem delikatną gorączkę 37 i 9, czy tam 38 nawet było, ale wypiłem sobie Gripex, no i ta gorączka spadła. Przed chwileczką wziąłem sobie aspirynę, za 4,5 godziny sobie wezmę kolejną, no i jakoś myślę, że do początku nowego tygodnia sobie tutaj poradzę z tą chorobą. U mnie to tak zawsze jest, że mnie choróbsko trzyma tak do tygodnia czasu. Nie zdarza się, żeby było dłużej. Pogoda jest piękna, jest 13 stopni, co prawda. Za jakieś 100 km muszę zatrzymać się na dolanie AdBlue, bo mam 47%, a nie chcę, żeby zeszło poniżej 40, więc muszę to zrobić. Teraz tylko kwestia tego, żeby dolecieć do Briankonu, zjechać z Briankonu i później już tam ciągniemy do samego Cherbourga płatną. Teraz nawigacja pokazuje mi przyjazd na 10:41. Mam ustawioną prędkość przelotową na nawigacji 85 km na godzinę. No jadę troszeczkę szybciej, bo według nawigacji jadę 96-97. I teoretycznie jakbym jechał teraz ciągiem bez przerwy, no to jakieś 2 godziny jestem w stanie gdzieś tutaj jeszcze zakręcić, żeby spadło w dół. Ale nie będę się na tym skupiał, dlatego że co z tego, że nadrobię pół godziny, jak zaraz będzie jakiś korek na autostradzie i zaraz te pół godziny stracę na nowo. Więc to tak nie można się tym posiłkować, tylko trzeba sobie jechać i będziemy na bieżąco patrzeć, co się dzieje z czasem. Ale prom mam na 20:30, 2 godziny wcześniej muszę być w porcie, czyli na tą maksymalnie 18:30 muszę tam być, na terminalu. No to jakby nic się nie działo i wszystko by dobrze szło, no to te 6 godzin, 6,5 godzin snu w nocy gdzieś tam będę miał. Ale na pewno jak już będę szedł spać, to raczej będę szedł spać po stronie francuskiej. Nie wiem, czy nawet gdzieś na autostradzie się nie przytulę i nie pójdę spać na te 5-6 godzin. Jeszcze troszeczkę za wcześnie, aby o tym myśleć, bo jest godzina 13:21 dopiero. No ale wstępnie można jakoś sobie tutaj to poplanować. Jest godzina 14:51, ja cisnę do portu w Cherbourgu. Jestem już we Francji, oczywiście mam niecałe 60 km, dokładnie 52 km. Do portu jeszcze sobie wjadę szybko do Lidla na jakieś zakupy. Sytuacja jest dość napięta, bo rano była wstępna informacja, że jeżeli się nie zmieni do godzin popołudniowych pogoda, no to nie wypłynie dzisiaj ta stena, którą mamy płynąć, tylko dopiero jutro. Ale jednak dostałem 20 minut temu informację, że normalnie mam wjeżdżać do portu, bo dzisiaj odpłynie. Ale będzie bujało, bo jest dość wiecznie. Ale widocznie nie jest na tyle niebezpiecznie na morzu, żeby nie móc wypłynąć dzisiaj, nie? Więc zobaczymy. Wydaje mi się, że naprawdę będzie
dość ciekawie. Dla mnie raczej męczarnia. Też jestem jeszcze przeziębiony, muszę jeszcze do apteki zajechać. Gdzieś tutaj w mieście. Akurat nie wiem, czy po prostu w tym Lidlu tutaj w Szerburgu, gdzie zawsze sobie robię zakupy jakieś na prom, żeby jakieś chrupki sobie kupić, kole, po prostu coś do przekąszenia w kajucie. To jest naprzeciwko chyba tego Lidla, z tego co dobrze pamiętam, apteka. Więc wejdę, kupię sobie jakiś, nie wiem, Teraflu albo jakąś aspirynę. Wiem, że teoretycznie to nic nie daje, ale profilaktycznie lepiej przed spaniem sobie zażyć jeszcze takiego właśnie rozgrzewacza, bo jeszcze nie czuję się do końca tak dobrze, a jestem troszkę zmęczony. Nie ma co tutaj mówić, bo i sprzeczać się z tym, że nie jestem zmęczony, bo jestem. Wczoraj troszkę na tym Briankonie przysypało śniegiem, więc sam przejazd przez Briankon zajął mi około 2,5 godziny. Jakbym nie jechał płatną autostradą Francji całej, no to raczej bym nie zdążył na ten prom dzisiaj na 20.30. Raczej nie ma szans. Więc tak to wygląda. Nie wiem, o której dopłyniemy jutro, bo też wiadomo, wszystko jest teraz zależne od warunków, jakie będą na morzu. Jeżeli jest planowana przeprawa 20-godzinna czy tam 18-godzinna, to przy jakichś tam gorszych warunkach pewnie wydłuży się nawet do 24 godzin. Bo jakby płynął normalnie przy dobrej pogodzie, to raczej byłbym w stanie jeszcze rozładować jutro ten towar, który mam teraz na samochodzie i już mieć wolny samochód od jutra, od godzin popołudniowych. A tak to rozładuję dopiero z rana w czwartek. I też pytanie brzmi i jest następujące takie, czy będę stał weekend na pustaka do poniedziałku w Irlandii, czy jednak coś jeszcze załaduje na wylot na końcu tygodnia z tej Irlandii. Wszystko się tak naprawdę okaże później w praktyce. No nic, ja myślę, że odzywam się do Was, jak już będę w porcie. Pierwsze co, to zajadę do sklepu, tak jak mówiłem Wam przed chwilą. Później wbijam na terminal, idę zabukować sobie, zameldować się po prostu na terminalu, wziąć sobie wszystkie etykiety, zameldować się i będziemy czekać. Też pytanie, czy wypłyniemy punktualnie, bo prom jest niby na 20.30, ale też nie wiadomo, jak tam jest sytuacja w porcie, czy będzie dużo aut płynęło, czy nie. Z tego co wiem, to od nas jest 4 albo 5 arowników. Więc zobaczymy, co będzie się działo na miejscu. My już właśnie jesteśmy w porcie. Na 10 samochodów będziemy jechać. Mieliśmy nie wypłynąć, a jednak wypływamy. Więc ciekawe, jak to będzie sytuacja wyglądała tam w drodze, na morzu. Trzymaj się lewej strony. Według radaru ma być dość mocny sztorm, więc zobaczymy. Mamy kolejny dzionek. Już godzinę 9, czwartek. Już jestem w Irlandii po naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężkiej przeprawie promowej. Był mega duży sztorm jak dla mnie. I przynajmniej się dowiedziałem, że mam mega duży problem z chorobą morską. Mamy kolejny dzień tygodnia. Sorry, że wczoraj się nie odezwałem, bo zjechałem na parking i tak naprawdę nie dostałem żadnego zlecenia. Mamy dzisiaj piątek. Weekendu, początek, jak to się mówi. Ja jestem teraz aktualnie na załadunku i ładuję towar docelowo na poniedziałek ze zrzutką w Niemczech, w okolicach Harsewinkel, miejscowości Harsewinkel, więc tak to będzie wyglądało. Zajechałem na 8 na załadunek. Niestety na załadunku okazało się, że towar jeszcze nie jest do końca przygotowany. Dostałem informację, że są przygotowane tylko 2 palety, a mają być 4 palety o łącznej wadze 160 kg na temperaturę 20 stopni. Plan jest taki, że no płynę dzisiaj promem o 18.30 wstępnie. Ale dlaczego mówię wstępnie? No bo jak towary są niegotowe, no to nie jestem w stanie powiedzieć Wam teraz w tym momencie, że płynę na 100%, bo może się okazać tak, że coś się wywali z produkcji i będę czekał tutaj do poniedziałku jeszcze w Irlandii Północnej, no tak naprawdę we Wielkiej Brytanii, bo jestem niedaleko Belfastu. I tak to właśnie niestety tutaj wygląda, więc muszę chwileczkę jeszcze poczekać. Ładuję tak naprawdę ten towar z kolegą z firmy, z Ary też, bo on ładuje w tej samej firmie, gdzie ja się wczoraj rozładowywałem i ładuje towar do tej samej firmy, gdzie będziemy jechać do Niemiec, tam gdzie po prostu jadę ja. Więc tak to wygląda. Też stoi tam paru chłopaków na parkingu, na Pelgrinie, na którym zawsze stoimy tam w okolicach Dublina, bo też już są załadowani i też dzisiaj mają prom na
godzinę 18.00. No nawet jakbym nie do 12 godziny tutaj załadowali, bym wyjechał po 12, to i tak czy siak zdążę na ten prom spokojnie, bo tutaj będę miał jakieś 2,5, około 3 godzin jazdy, więc na tą 16 godzinę bym się najpóźniej zjawił w porcie Wrocławia. I na szczęście dzisiaj ma nie bujać. Ma dzisiaj na szczęście nie bujać, bo pogoda się tutaj właśnie na wyspach troszeczkę zmieniła. Jest bez wiatru w ogóle. Delikatnie wieje, na radarach pogodowych też nie widać żadnych tam sztormów ani nic z tych rzeczy, bo naprawdę nie wiem, czy bym przeżył to drugi raz. Niestety, ale chorobę morską mam. Jak ostro buja, to jest po prostu tylko u mnie leżenie w łóżku i zero wstawania. Bo jak jest tylko wstawanie, to po prostu zaraz się czuję źle, jest mi niedobrze, kręci mi się w głowie i w ogóle. Więc tak to niestety u mnie wygląda. Mam nadzieję, że ten rejs będzie spokojny i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Już mniej więcej mogę podejrzewać, co będę robił w poniedziałek, bo tam z tamtej firmy, gdzie właśnie się zrzucamy, jest sytuacja taka, gdzie po prostu będziemy ładować tam do Paryża towar. Więc z tym jest naprawdę różnie, ale jest tam duże prawdopodobieństwo, że tam właśnie będziemy ładować. Towar już załadowany. Ciśniemy sobie na dwa busy. Kumpel za mną jedzie od nas z firmy. Dojeżdżamy w okolicach Dublina do kolejnych ziomeczków i chyba będziemy wjeżdżać do portu na 8 samochodów, bo wszyscy już są poładowani i dzisiaj razem odpływamy o 18.00 z Roslarem do Cherbourga, do Francji. Więc tak to wygląda. Miałem mieć 160 kg towaru na pace, a okazało się, że mam niecałe 90. Więc elegancko. Ta część ekipy zebrana. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale lecimy sobie właśnie już do portu na 4 busiki. Już reszta chłopaków stoi w porcie. No my będziemy jakoś w porcie przed 16. 180 km mamy. Właśnie zjechali z portu i ciągniemy na Belgię taką właśnie oto kolumną. Na 8 samochodów lecimy, za mną jedzie kilka panów jeszcze. I ciśniemy. Naprawdę ładny peletonik, żeśmy sobie dzisiaj zorganizowali. Wszyscy jedziemy w tym samym kierunku, więc naprawdę bardzo przyjemnie. Właśnie mamy kolejny dzionek, dzisiaj niedziela, godzina 12. Właśnie wstałem dopiero, połowa ekipy już się rozjechała, zostaliśmy w trójkę. Chłopaki polecieli dalej, bo mają więcej kilometrów. My zjechaliśmy z Cherbourga na Belgię w okolicach godziny w 5:30 z samego rana. Pospaliśmy trochę, czas się zabrać za jakieś, kurde, w sumie obiad, nie śniadanie. Bo dla nas to będzie raczej śniadanie. Później za sprzątanie aut jeszcze jakieś 400 km do rozładunku, więc jakoś na spokojnie sobie po godzinie 15 ruszymy. Kolega przede mną ma odprawę w Venlo, bo leci do Włocha z rozładunkiem w czwartek. A kolega, który stoi obok mnie po prawej stronie, jedzie ze mną do rozładunku, do tej samej firmy. Więc sobie tam później polecimy razem. Więc tak to aktualnie wygląda. Jak słyszycie, w ciągu dalszym mam chrypkę, ale jest już lepiej. Przynajmniej już nie gorączkuję i nie mam kataru. Tylko chrypa mi została. Więc zaraz i tak muszę podjechać gdzieś tutaj do pobliskiej apteki w stronę, tutaj po stronie belgijskiej. Bo i tak będę jechał do sklepu, do Lidla. Więc sobie kupię jakiś Strepsis albo Cholinex, coś w tym stylu. Póki co na poniedziałek nie ma żadnego zlecenia, ale tak jak wam wspominałem wcześniej, domyślam się, że któryś z nas tutaj z dwójki dostanie zlecenie stałe. Czyli załadunek o 18 i tam kawałek za Paryż lecimy bezpośrednio z towarem. Albo może być tak, że załaduje się Słowenię albo Chorwację. Ale to się tak naprawdę okaże jutro dopiero po rozładunku, bo też nie wiadomo, ile naszych aut tam jedzie do tej firmy, do której właśnie zmierzamy, bo to jest dość taki duży klient, gdzie daje tutaj nam bardzo dużo zleceń i może być tam nas więcej, więc nie jest powiedziane, że będziemy tylko we dwójkę, tylko możemy być w czwórkę, piątkę, szóstkę, zależy jak tam jest tam robota ułożona. Ja wstaję, ogarniam się, robię ten obiad, można powiedzieć, zjem, zabieram się za generalne sprzątanie w samochodzie, bo już z półtora tygodnia nie sprzątałem, tylko tyle, co tak na bieżąco. A tak mam ochotę sobie właśnie, bo jest też ładna pogoda na zewnątrz, jak widzicie, słoneczko świeci, niebieskie niebo. Wyrzucić wszystkie graty, dywaniki umyć, ogólnie sobie tak kokpit przeczyścić, więc tak to będzie dzisiaj wyglądało. Odezwę się później, jak już będziemy jechać. Pędzimy na trzy busiki.
Jak widzicie, po lewej stronie już zaczynają się blokady autostrad przez rolników, bo są strajki. Obawiamy się właśnie, że za chwilę w kierunku właśnie Lierz będziemy też zablokowani przez rolników niestety. I troszeczkę czasu stracimy. Jak widzicie, tutaj na razie nie ma Bóg wie jak dużej grupy, ale już się po prostu zbierają, nie? Strajkują. We Francji było to samo, ale wczoraj w nocy udało nam się przelecieć. A dzisiaj, jak widzicie, zaczyna się robić ciekawie. I troszkę ich jest. No i dobra, mamy godzinę 9:00. Ja już jestem po rozładunku towaru. Czekamy na razie na kolejne zlecenie. Póki co jeszcze na ten moment nie ma nic, ale myślę, że tutaj zaraz się coś pojawi, bo tutaj jest dużo zleceń w okolicy, więc zobaczymy. Jeszcze czekam na ziomeczka, bo ziomeczek się rozładowuje w tym momencie. Nie ma jeszcze żadnego zlecenia. Tak samo jak ja, więc sobie zjemy razem jakieś wspólne śniadanie i będziemy czekać. Więc tak to wygląda. A tak swoją drogą, moi drodzy, to chcę wam przypomnieć, że jeżeli wam odcinki moje się podobają, to zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, koniecznie z dzwoneczkiem, bo będziecie wtedy jeszcze bardziej na bieżąco niż jesteście teraz, ponieważ za każdym razem jak dodam nowy odcinek, nowy film na kanał, to pierwsi dostajecie powiadomienie. Więc tym, którzy subskrybują i oglądają na bieżąco, serdecznie dziękuję, a tym, którzy jeszcze tego nie robią, to zachęcam do tego, żebyście to zrobili, ponieważ to pozwala rozwijać mi kanał dalej. Was to nic nie kosztuje, a ja sobie mogę ten kanał rozwijać i po prostu mnie to cieszy. Więc jeżeli zrobiliście to teraz w tym momencie, to serdecznie wam dziękuję. Ja czekam na zlecenie kolejne. Wysyłam dokumenty do spedycji, żeby potwierdzili wszystko, żeby zakończyć zlecenie i odezwę się do was, jak tylko coś już będę miał kolejnego w planowaniu. Mamy godzinę 14:00. Właśnie przed chwileczką otrzymaliśmy z moim kumplem zlecenia. Ja ładuję jutro w tej samej firmie, gdzie się zrzucałem dzisiaj, dosłownie 2 godziny temu, razem z nim, towar do Paryża. No w sumie tam kawałątek za Paryż. I jest to trasa z rozładunkiem bezpośrednim, czyli załadunek jutro o 18:00 i dostawa jakoś tam 3:00 przed 4:00. Tam jak się jedzie płatną autostradą, bo my to zawsze robimy płatną autostradą, to dojeżdża się jakoś chwilę po drugiej. Co będzie dalej? No to nie mam zielonego pojęcia. Kumpel dostał zlecenie z załadunkiem w Holandii. Ma 240 km podlotu, więc stwierdził, że dzisiaj po prostu nie będzie ruszał, tylko jutro ruszy sobie około godziny 10:00, bo ma 2,5 godziny podlotu, więc na spokojnie sobie na godzinę 15:00 dojedzie, bo też tak ma załadunek i on jedzie tam do Danii z tym towarem. Będzie miał 4 rozładunki w okolicach Kopenhagi. Więc też ma fajną, ciekawą trasę. Ma 4 rozładunki albo nawet 5, już nie pamiętam dokładnie. I co, moi drodzy, z tego miejsca kończę dzisiejszy odcineczek. Serdecznie wam dziękuję za to, że oglądacie moje filmy i do usłyszenia w kolejnych materiałach.